chciałabym wszystkich Państwa najserdeczniej powitać na naszej nowej wystawie archeologicznej, która właściwie no, nie jest planowana, że tak powiem, w sposób taki długotrwały, bo wynikła z takiej okazji odkrycia skarbu zabytków archeologicznych w Charzykowie. O całym przedsięwzięciu, o całym wydarzeniu opowie Państwu koleżanka, pani magister Hanna Rząska, która przygotowała wystawę i szefuje naszemu działowi archeologicznemu. Ja natomiast chciałabym najpiękniej Państwa powitać dzisiejszego wieczoru na otwarciu tej wystawy, na inauguracji. W sposób szczególny chciałabym powitać pana Michała, znalazcę skarbu, bo przez niego to wszystko się wydarzyło i dzięki niemu mamy możliwość dzisiejszego spotkania. Chciałabym najserdeczniej powitać pana starostę, pana Marka Szczepańskiego, który dzisiaj zaszczycił nas obecnością. Chciałabym panią Edytę Przydarską, panią reprezentującą Urząd Pomorskiego Konserwatora Wojewódzkiego w Gdańsku. Chciałabym pięknie powitać pana doktora habilitowanego, pana Krzysztofa Walentę, szefa Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Chciałabym powitać Państwa, którzy należycie do Rady Muzealnej, jesteście uczestnikami Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i wszystkich Państwa, którzy interesujecie się archeologią i sympatyzujecie z muzeum. Bardzo serdecznie witam. I myślę, że na początku oddam głos pani Hanni Rząskiej. Bardzo proszę. Dziękuję. Chciałam właśnie teraz na początku podkreślić, że no, faktycznie to nasze dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie pan Michał, dzięki który po prostu zawiadomił o znalezisku konserwatora w Gdańsku, zawiadomił też nasze muzeum, Chojnickie Muzeum. I właśnie dzięki temu mamy w zbiorach cenny skarb, cenny ze względów naukowych zwłaszcza. I dzięki temu też mają Państwo dzisiaj okazję ten skarb obejrzeć. Również ten charakter, taki charakter wystawy zawdzięczamy też naszym przyjaciołom z innych muzeów, dyrekcji, pracownikom zaprzyjaźnionych muzeów, którzy wypożyczyli też na wystawę swoje cenne zbiory. A zbiory pochodzą z Muzeum Narodowego w Szczecinie, z muzeów okręgowych w Toruniu i w Pile, a także z muzeum w Koszalinie. Też jesteśmy wdzięczni panu Jarosławowi Czapleskiemu, który wykonał oto to piękne zdjęcie, fotografię z Jeziora Charzykowskiego w świetle zachodzącego słońca, które wydaje mi się tak świetnie stwarza taką atmosferę, która wprowadza nas w klimat dzisiejszej wystawy. Wystawy, na której oczywiście rolę główną odgrywają skarby. Myślę, że każdemu z nas temat skarbów jest bardzo bliski. Zakładam, że niejedna osoba pośród nas marzyła w dzieciństwie, żeby takie skarby odnaleźć. No właśnie, ale raczej myśleliśmy o skarbach, właśnie w skład których wchodziło złoto, piękna biżuteria, czy też monety złote, srebrne. Skarby, które tutaj dzisiaj prezentujemy, mają nieco inny charakter, bo są to skarby przedmiotów brązowych, czyli przedmiotów wykonanych ze stopu miedzi i ceny. No właśnie, definicja takiego skarbu jest zupełnie inna, takiego skarbu archeologicznego, bo za taki skarb uważamy znalezisko, które nie jest związane z wyposażeniem grobów,
jest powiedzmy dosyć liczna, czyli musi być w takim skarbie więcej niż jeden przedmiot metalowy. Może być brązowy, może być srebrny, złoty czy żelazny. Odkryty właśnie w ziemi, w środowisku ziemnym czy w środowisku wodnym. Mogą być to bagna, mogą być to stawy, jeziora czy rzeki, torfowiska. Skarby takie, po prostu, które właśnie występują licznie, nazywamy skarbami gromadnymi. Czasami zdarza się, że odkrywa się jeden przedmiot. Jest to wtedy znalezisko luźne. Może być ono też celowo złożone do ziemi, ale może być też przypadkowo zagubione gdzieś w trakcie użytkowania. Tutaj właśnie właściwie ten zwyczaj chowania skarbów w ziemi pojawił się już w okresie neolitu, w epoce kamienia, ale były to takie sporadyczne przypadki w okresie między 2005 a 1800 rokiem przed naszą erą. Już na masy, taką w skali takiej masowej pojawiają się skarby już w epoce brązu, czyli w takim właściwie już pierwszym okresie epoki brązu, około 1800 lat przed naszą erą, ale już tak zupełnie, zupełnie często spotykamy je w piątym okresie epoki brązu, czyli mniej więcej w przedziale między 900 a 700 rokiem przed naszą erą. I zwyczaj ten właściwie zanika w IV wieku przed naszą erą, czyli tak przez kilkaset lat takie skarby w ziemię chowano. Zwykle składano je do ziemi w jakichś pojemnikach. Mogły być to pojemniki wykonane z drewna. Czasami składano je do ceramiki, jakieś urny czy mis. Bywało też, że chowano je w naczyniach brązowych. Ale bywało też tak, że nie były one w niczym umieszczone, po prostu umieszczano je bezpośrednio do ziemi. Też można powiedzieć, że liczebność tych skarbów była różna, więc mogły mieć od dwóch przedmiotów, ale ta górna granica jest bardzo, bardzo szeroka, bo znamy skarby, które na przykład mają nawet 400 elementów. Taki skarb niedawno trafił do muzeum w Zielonej Górze i ważył 14 kg, więc sobie proszę wyobrazić, ile musiało być tych elementów. Właściwie ze znalezieniem skarbów wiążą się różne interpretacje, można z tego wyciągnąć różne wnioski. Na pewno dochodzimy do wniosku, że przedstawiciele kultury łużyckiej, z którymi właśnie te skarby wiążemy, nie byli powiedzmy jednakowi, byli zróżnicowani pod względem majątkowym, bo przedmioty brązowe miały wielką wartość, były przedmiotem luksusowym. Więc ich właściciele należeli, tak jakby można powiedzieć, do elity takiej majątkowej z danej społeczności łużyckiej. Również z tego faktu wypływa też taka możliwość, że składano te skarby do ziemi, by po prostu zabezpieczyć ich, zuchowano w ten sposób jakieś nadwyżki, które posiadali mieszkańcy osad łużyckich. Jest to tak zwany proces tezauryzacji. No my też nasze nadwyżki gromadzimy na przykład w bankach, oczywiście jeżeli mamy, tudzież w przysłowiowych skarpetach, tak. A przedstawiciele kultury łużyckiej chowali te nadwyżki właśnie w ziemi, w ten sposób je zabezpieczając. Również niektóre przedmioty brązowe były wykorzystywane jako płacidła. Zwłaszcza przedmioty ze skarbów jednolitych, czyli takich, które zawierały przedmioty jednego rodzaju, na przykład zawierały 70 siekierek, jak skarb z Roska, który tam właśnie widzimy. Skarb składał się tylko z siekierek i formy do wytwarzania tych siekierek. Czasami też płacidłami były bransoletki czy jakieś naszyjniki. Niewątpliwie też ze skarbami możemy łączyć powiedzmy kult
i Marię. Na pewno były składane w ofierze bóstwom, czy właśnie jakimś siłom nadprzyrodzonym. Ludzie chcieli w ten sposób zyskać sobie przychylność bóstwa w jakiejś tam sprawie życiowej, czy w czasie bitwy. Również niektóre przedmioty próbowano jakby ochronić przed szkodą, przed złym dotykiem i w ten sposób właśnie chowano je w ziemi. Zdarza się też, że taki skarb mógł być jakby wyposażeniem grobowym zamiast innych przedmiotów składany właśnie w ziemi, czyli był to jakby dar dla zmarłego, ale już chowany poza cmentarzyskiem. Także zawartość skarbów jest też różnorodna, o czym się Państwo przekonają, oglądając wystawę, bo właśnie chcieliśmy pokazać te skarby w jak najszerszym kontekście, czyli pokazać również skarby równie bogate, równie piękne, które wnoszą mnóstwo informacji, wiedzy na temat kolekcji brązów na Pomorzu, które mają też przedmioty podobne albo analogiczne do elementów naszego skarbu harzykowskiego, czy też zachwycają właśnie kunsztem wykonania tych przedmiotów swoim bogactwem. Ale wróćmy do naszego skarbu głównego, czyli skarbu z Harzyków. Właśnie skarb ten jest właśnie bardzo bogaty, chociażby z tego względu, że zawiera 32 elementy, czyli jest to dosyć bogaty skarb. Również zwraca uwagę to, że te przedmioty znajdujące się w skarbie są bardzo różnorodne. Mamy tutaj pewne elementy należące do atrybutów męskich, jest to broń. Mamy elementy występujące związane z atrybutami rzędu końskiego, czyli właśnie różnego rodzaju guzy, które mieszczą się tutaj w tej gablotce. Guzy te służyły do zdobienia uprzęży, czy też rzędu końskiego w jeździe pod siodło, czy też właśnie uprzęży koni, które ciągnęły wózki bojowe, czy też wózki kultowe. Tu będzie można sobie popatrzeć na takie różne warianty wykorzystania takich guzów. Nasze guzy są duże. Mają od 11 do 17 cm średnicy. Dlatego wiadomo, że na pewno były związane z wykorzystaniem właśnie w uprzężach, w rzędach końskich. Następnym elementem, takim właśnie atrybutem rzędu końskiego są różnego rodzaju aplikacje obucia, które możemy sobie obejrzeć w tej gablotce. Są to właśnie różnego rodzaju rozdzielacze do rzemieni uprzęży. Są też brzękadła, czyli takie specjalne wisiorki zawierające różne zawieszki o różnych kształtach. Akurat te nasze to mają zawieszki w kształcie półksiężyca, czy też trapezów zwiniętych, tworzących takie luloniki. Jest też piękne okucie ażurowe. Tutaj widać również na zdjęciach mamy specjalnie dokonane te powiększenia, żeby można zwrócić uwagę na kunszt wykonania tych przedmiotów, wielką precyzję, właśnie, którą wykazał się twórca, czyli brązownik, inaczej zwany odlewcą. Właśnie akurat takie przedmioty, nie udało mi się znaleźć żadnej analogii, więc są w pewnym sensie unikatowe. Przypuszczam, że można było je zastosować również przy uprzęży jako ozdobnik na kraplika, czy też na czubka. Wykonaliśmy tutaj taką, powiedzmy, przykład zastosowania tych przedmiotów na głowie końskiej, czyli akurat w przypadku jazdy pod wierzchem. Oprócz elementów, atrybutów rzędu końskiego mamy też atrybuty męskie, czyli w tym przypadku reprezentuje go piękny rot oszczepu. Jest on o tyle unikatowy, że ma pięknie zdobioną tulejkę z wzorami roślin, różnego rodzaju zakolami. Taki analogiczny przedmiot
występuje, znany jest z Kołobrzegu. Występują również narzędzia. Przede wszystkim siekierki z tulejką i z łóżkiem. Akurat znaleziska siekierek są stosunkowo częste na terenie tutaj właściwie całej Polski, ale również i Pomorza. Za pomocą tej tulejki mocowano siekierki na rękojeści, a łóżko jeszcze dodatkowo pozwalało na przymocowanie takiej siekierki brzemieniem. Z kolei mamy również jedno dłutko, które mogło być narzędziem służącym rządzownikowi do nanoszenia dekoracji na tych właśnie pięknych przedmiotach, ale mogło też również służyć do obróbki drewna. Z kolei z atrybutów żeńskich przykładem są elementy zapinki, tak zwanej zapinki płytowej, w skład której wchodziły dwie tarczki, takie spiralne oraz kabłąk, który się nie zachował, ale był to prawdopodobnie kabłąk w formie trapezowatej, rąbowatej czy też soczewkowatej. Przykład takiej zapinki mamy tutaj na tej rodzinie. Prawdopodobnie tak wyglądała też ta nasza zapinka z haszyku. Też jeszcze ten pałąk był zdobiony trybowaniem. No i jeszcze jest jeden przedmiot, który zasługuje na szczególną uwagę. Są to cieniutkie tulejki wykonane z cienkiej blaszki, zdobione trybowaniem, czyli tymi właśnie punktami. No właśnie zagadką troszeczkę jest przeznaczenie tego przedmiotu. Można tutaj dyskutować. Być może była to owika drewnianej strzały, bo w środku zachowało się drewno. Ale mogła być to też jakaś owika drewnianych szpil. No trudno w tej chwili jeszcze tutaj, sprawa jest cały czas rozwojowa. Czyli tak wyglądają w skrócie przedmioty zachowane w naszym skarbie. Aha, są jeszcze też takie właśnie kubeczka, czyli to są pewnego rodzaju ogniwka, które były też używane w uprzężach końskich. I jest też fragment złomu, to jest po prostu kręt brązowy, być może służył brązownikom do naprawy jakiegoś tam uszkodzenia. Chciałam też podkreślić, że do tej pory w okolicach Chojnic, na naszej ziemi chojnickiej, właściwie nie było takiego znaleziska, tak bogatego, tak właśnie różnorodnego, bo takich znalezisk według znawców tematu jest na terenie Polski 20, z tego 14 w okolicach Pomorza, na terenie Pomorza. No i wśród tych właśnie również nasz skarb z Harzyków. Oczywiście spoglądając na naszą mapę, widzimy mnóstwo takich stanowisk łużyckich, ale do tej pory przede wszystkim znajdowano na terenie osad czy cmentarzysk ceramikę naczyniową, różnorodną, również piękną, ale przedmioty brązowe właściwie były rzadkością. W czasach XIX wieku wiemy, że odkrywano na terenach tutaj tam bliskich skarby. Jednakże po skarbach tych zostały tylko informacje w publikacjach niemieckich, tudzież ryciny, tak jak te właśnie dwie rycinki tam we Wnękach. Niestety same przedmioty gdzieś zawieruszyły się, może w czasie wojny. Niektóre pewnie zostały wywiezione do Niemiec. Zachowała się właśnie, może tutaj wskażę, piękna taka kolia, naszyjnik kołnierzowaty z pięknym ażurowym zdobieniem. Jest w zbiorach Muzeum w Gdańsku, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Udało się go tam wyśledzić. Zachowały też się pojedyncze naramienniki, które pochodzą z Harzyków, ale takie po prostu niezdobione, zupełnie proste. Już wspomniałam o skarbach wypożyczonych z innych muzeów. Dzień dobry, witam serdecznie właśnie. Również z Muzeum w Pile panowie przyjechali do nas specjalnie z Muzeum Okręgowego
w Pile serdecznie witamy. Policzyć. Także zapraszam do oglądania również nie tylko skarbu Harzykowskiego, ale również tych skarbów, najpiękniejszych skarbów z Pomorza, bardzo bogatych, bardzo różnorodnych. Są również zamieszczone opisy, które mówią o historii ich odkrycia, również o ich dokładnym inwentarzu. Również takim uzupełnieniem jest wystawy, jest filmik, na którym można popatrzeć sobie, jak też twórcy tych cudnych, pięknych przedmiotów czy użytkownicy po prostu żyli. Takie migawki z życia ludności łużyckiej na przykładzie mieszkańców Biskupina. Film ten też udostępniono nam Muzeum w Biskupinie. Także ja dziękuję bardzo i oddaję głos pani dyrektor. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo o ile sensacyjny jest sam skarb, to nie mniej sensacyjny był sposób jego odkrycia. I o tym myślę, że na ten temat możemy dziś porozmawiać, ponieważ jest nas tu sporo osób, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Jest przede wszystkim pan Michał, który jako jedyny wie, jak wyglądały zabytki w ziemi, które odnalazł. I są osoby, które pomagały na bieżąco wówczas tam na miejscu, towarzyszyły jakby tym pierwszym badaniom. Jest pan Łukasz Trzciński, który pomagał właśnie, żeby wtórnie jakby zlokalizować to miejsce, które wskazał pan Michał. Jest pani konserwator, pani Edyta Przytarska, która była obecna przy tym wydarzeniu. Wiemy, że jak ukazała się w prasie ta wiadomość, to rzeczywiście wszyscy byliśmy zaskoczeni. Muzeum również jak najbardziej. Pan Walenta wówczas gościł u mnie, pamiętam, w biurze. I wchodzi pan Michał z walizeczką, z kuferkiem i mówi, właśnie znalazłem skarb i przyniosłem do muzeum. Także to było takie rzeczywiście bardzo sensacyjne i myślę, że warto się zatrzymać nad tą sprawą, dlatego że no, my jako muzeum, także moje szefostwo, reprezentowane dziś przez pana starostę, jesteśmy bardzo wdzięczni, że pan Michał zdecydował się ofiarować zabytki do kolekcji muzealnej. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo muzeum jako depozytariusz społeczeństwa chojnickiego otrzymuje coś, co potem poprzez badania procentuje jakby powiększeniem wiedzy na temat przeszłości tutaj naszego regionu. Ale no, chcę powiedzieć, że od strony prawnej, jak wyglądała ta sprawa, może Romka uchylimy tutaj, bo wiem, że czasami jest tak, że znalazcy są honorowani nagrodą za to, że właśnie ofiarowali zabytki do kolekcji muzealnych. Tutaj tak się nie stało. Rozmawialiśmy o tym z konserwatorem wojewódzkim. Rozmawialiśmy również, konserwator kontaktował się z ministerstwem, więc sprawa nie jest taka bardzo prosta i może poprosiłabym tutaj o wypowiedzi, nie wiem czy od kogo by zacząć, może od pana Michała. No co mogę powiedzieć? Dostałem po prostu tam pismo z tego, że co tu dużo mówić po prostu. Śmiech na sali, nie? Ja może bo pan Michał oczywiście dopełnił tego odgłosu wynikającego z naszej ustawy, czyli jak odkrył skarb, to zgłosił to niezwłocznie do konserwatora zabytków, a jednocześnie tutaj zaniósł skarb do muzeum, żeby jakby większa szkoda niż już to samo wyjęcie z ziemi się nie stała. I przyjęliśmy zgłoszenie. Zgodnie z naszą ustawą dokonaliśmy oględzin. W międzyczasie właśnie z Łukaszem przeprowadziliśmy tam na niewielkim kawałku w miejscu odkrycia takie małe badania archeologiczne, z których mamy też dokumentację.
i to wszystko zebraliśmy w jedną kupę i wystąpiliśmy do ministra o przyznanie nagrody. No i minister dosyć długo analizował ten wniosek, wiem, że były dwie opinie rzeczoznawców na ten temat, no i jednak nagrody nie przyznał, powołując się na to, że nie do końca było to zgodne z zasadami przyznawania nagród, ponieważ nie było tam przypadkowości. Ja. Tak, dobrze mówię? Ja, no tak, no to zasugerowali mi, że jakbym wiedział, to jest tam schowane coś na takiej zasadzie. Bo to było przypadkowe, to jest normalne, że to było przypadkowe odkrycie. I... Trzy lata temu bodajże, na 3 w maju, będą, znaczy w listopadzie 3 lata. 3 lata temu. Być może tak było. Chodziło też tutaj, że były też różne przekazy sprzeczne często ze sobą medialne, tak? Że, bo tutaj była faktycznie zgoda właściciela terenu, wprawdzie ustna, ale najpierw przyznał, że zgodę wyraził, a później powiedział, że tej zgody nie wyraził. Więc też tutaj były wątpliwości co do tego, jest to też możliwe. Ja jedynie może bym, może jeszcze bym powróciła. Ale może bym poprosiła o głos pana Krzysztofa Walentę, który reprezentuje Stowarzyszenie Archeologów Polskich. Może by tylko też zabrał na temat właśnie tej sprawy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie i za i satysfakcję, że z udział w takim ważnym wydarzeniu, jakie jest otwarcie tej wystawy, która moim zdaniem jest z kilku powodów wyjątkowa. To znaczy na pewno wyjątkowa ze względu na rangę zabytków, ale także wyjątkowa ze względu na problemy konserwatorsko-odkrywcze, które się z tym incydentem łączyły. I pokazując powiedzmy te zabytki, tutaj pani Hania przedstawiała nam obszerną historię. Natomiast do tej prezentacji ja chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie tych zabytków, że powiedzmy w momencie, kiedy porównujemy standardowe cmentarzyska czy obiekty archeologiczne z końca epoki brązu, to nie zdajemy sobie sprawy z rangi tego odkrycia. To znaczy w tamtych czasach takie zabytki należały tylko do osób o wyjątkowej pozycji społecznej i pozycji materialnej. W związku z tym odkrycie tego pokazuje nam, że ta społeczność, która zamieszkiwała te tereny, na których to zostało odkryte, ma zupełnie inne znaczenie. Zdobywamy dodatkową wiedzę o pozycji społecznej ludności, która tutaj żyła. I teraz do tego problemu wyjątkowego odkrycia dochodzi także problem właśnie wyjątkowego znalazcy, który przekazał to do muzeum, za co jesteśmy znalazcy wyjątkowo wdzięczni, że po prostu nie zmarnował tego odkrycia. Ale łączy się z tym także pewien problem formalno-prawny. Przepisy jasno mówią, kiedy można wykopywać ziemi takie rzeczy i w jaki sposób należy postępować. W związku z tym, gdybyśmy chcieli od pana Michała dać mu złoty medal za to odkrycie, to byśmy mu dali wtedy, gdyby on w momencie, kiedy odkrył, zabezpieczył to znalezisko, poprosił archeologów, żeby uczestniczyli w eksploracji i wtedy mielibyśmy do czynienia z możliwościami nieporównywalnymi. To znaczy, co można by tu odkryć? Przede wszystkim w czasie eksploracji archeologicznej odkrywany jest układ zabytków, który pozwala na przeprowadzenie pełniejszej rekonstrukcji. Państwo macie dwie propozycje rekonstrukcji, jak te zabytki były wykorzystywane. Natomiast gdybyśmy uczestniczyli przy odkrywaniu tego, to byłyby zachowane fragmenty skór, fragmenty otoczenia, w którym ten zabytek został złożony. Zachowałyby się szczątki organiczne i w związku z tym cała nasza wiedza by była niebotycznie większa od tej, którą posiedliśmy dzięki przekazaniu tego skarbu. W związku z tym, jak należy postępować? Znaczy ta procedura właśnie w momencie takiego przypadkowego odkrycia należy zabezpieczyć, oznaczyć to miejsce, wskazać je dokładnie, gdzie to zostało dokonane i wtedy archeolodzy mogą dokonać pełnej eksploracji. To mówię do pana Michała nie po to, żeby go krytykować, bo sam należałem do tych osób, które pisały pozytywne recenzje do pani konserwator, żeby wystąpić o nagrodę dla pana Michała, ale po to, żeby przy następnej okazji nie popełnił błędu i żeby powiedzmy ratując zabytki, ratował je do końca, czyli zachował tę odrobinę jeszcze takiego
takiej wiedzy, co należy zrobić, jak należy postępować w takich sytuacjach. I myślę, że mamy tutaj do czynienia jeszcze z jednym aspektem. Otóż, proszę Państwa, w prasie chojnickiej, a szczególnie w czasie Chojnic, ukazał się artykuł, który szacował wartość tego skarbu na pierwszej stronie na niebotyczną wartość, która sprawiła archeologów zupełne osłabienie. Myślę, że ja traktuję taką nierozsądne decyzje publikacyjne, ponieważ wyobraźnia społeczna dotyka rzeczy, które są niewymierzalne. To znaczy wartość skarbów jest szalenie trudno przełożyć na wartość materialną nawet w dniu dzisiejszym. Mnie się raz w życiu zdarzyło taka sytuacja, kiedy musiałem oszacować wartość zabytków z grobu książęcego w Leśnie, który był wypożyczany na wystawy do Mediolanu, do Niemiec i w ogóle na potrzeby firm ubezpieczających transport tych zabytków. Dokonywałem kwerendy w całej Polsce, żeby dowiedzieć się, ile kosztuje, na ile wycenić złoty wisiorek, na ile urnę. Okazało się, że to wyposażenie grobowe z Leśna, które tutaj jest w tej chwili w Chojnicach, w muzeum, wyszacowane zostało na 80 tysięcy dolarów. Co skutkowało tego, że w momencie, kiedy przyjeżdżała do nas ekipa przekazująca zabytki do transportu do Mediolanu, to była ochrona z dwoma karabinami maszynowymi, specjalny samochód pancerny, który odbiera ode mnie zabytki z Instytutu jeszcze Archeologii, jeszcze nie był przekazany do Muzeum w Chojnicach i przewoził je w pancernym samochodzie, dwa radiowozy go pilotowały przez Łódź, żeby dojechał do granic miasta, gdzie był opancerzony samochód do przewozu. Tak. W związku z tym wiem, jaka powstaje atmosfera wokół przekazywania informacji o wartości materialnej przekładanej na dzisiejsze złotówki, czy na dzisiejsze pieniądze. I publikowanie takich informacji w prasie bez sprawdzenia i podania podstaw wyceny takiego zabytku wprowadza się w społeczeństwie, no powiedzmy, nie chcę powiedzieć niezdrowe zainteresowanie, ale w każdym razie absolutną dezinformację, ponieważ wyszacowanie tej wartości jest czysto sugestywne. No nie ma żadnej możliwości. W Polsce nie obowiązuje żaden rynek antykwaryczny, na który można by Może powiem, nie obowiązuje oficjalnie żaden rynek antykwaryczny, bo tu i ówdzie zdarzają się, powiedzmy, zakupy czy sprzedaż zabytków nieformalnie. I w związku z tym ta wystawa anonsowana, czy odkrycie anonsowane w prasie o wartości miliona złotych, eksponowane w Muzeum w Chojnicach, no powinno przyciągać także specjalną ochronę. Pani dyrektor, jak pani ma tutaj zabytki warte miliona, to powinny stać ludzie z karabinami, a nie publiczność, która jest nieuzbrojona i może w każdej chwili podnieść te zabytki. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z kilkoma takimi aspektami, które towarzyszą temu wydarzeniu i myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, że wszyscy zdobywamy dodatkową wiedzę, dodatkowe informacje o zabytkach, o przedmiotach, które są w zbiorach muzealnych i nie kwestionując tutaj zasług naszego miłego odkrywcy, chcielibyśmy, żeby tego typu odkrycia były do końca przemyślane, przekazane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Natomiast od strony formalno-prawnej rzeczywiście tak w tej chwili jest. Mogę Państwu powiedzieć, że w poniedziałek jadę na konferencję w Warszawie poświęconą właśnie problemowi, jak postępować z odkrywcami zabytków archeologicznych, którzy posługują się wykrywaczami metali, dlatego że mnożą się skandaliczne sytuacje rabowania stanowisk archeologicznych, gdzie te osoby, nie no powiedzmy zorganizowane w żadne organizacje społeczne, dokonują przypadkowych odkryć zabytków, które w momencie, gdyby miały kontekst archeologiczny, miałby o znacznie większą wartość. Nie byłyby tylko pamiątkami w prywatnych kolekcjach, ale byłyby zabytkami o charakterze naukowym, które może posłużą do dalszych badań nad tą problematyką. I w związku z tym myślę, że mówiąc o tym problemie, to trzeba sobie także uświadomić. W tej chwili, jeżeli Państwo gdzieś czytacie w prasie czy w radiu, słyszycie, że podjęta została na przykład akcja współpracy archeologów z środowiskami odkrywców, którzy posługują się wykrywaczami metali, do zbadania pól grunwaldzkich, zorganizowana przez Muzeum Grunwaldzkich w tym Strandbergu,
gdzie grupa, dość liczna grupa tych odkrywców uczestniczy pod kierunkiem archeologa w badaniach pola grunwaldzkiego. Z tym, że na końcu jest taka informacja, że była to grupa odkrywców pochodząca z Danii. Kropka, dziękuję bardzo. I to jest smutne. Tym bardziej, więc po tym komentarzu pana Krzysztofa jesteśmy wdzięczni panu Michałowi, że po prostu w sposób bezinteresowny przyniósł ten skarb do muzeum i w ten sposób no, wzbogacił kolekcję muzeum, wzbogacił nas wszystkich o tą wiedzę, o której dzisiaj mówimy i którą tu pani Hania z taką troską przekazała. Także pozwolicie państwo, że z panem starostą. Tak, a jeszcze bardzo. Ja bym chciał tak odnieść się, bo rzeczywiście tutaj ten wątek formalno-prawny, ta cała otoczka tego, co spowodowało, że dzisiaj jesteśmy w tą piątkowe popołudnie w takim miejscu i możemy się z jednej strony cieszyć, tak, i cieszymy się, że mamy taki skarb tutaj w naszych zasobach, a z drugiej strony tak troszeczkę no, ten sukces ma trochę gorzki smak. Pewnie też byśmy się cieszyli, gdyby to znalezisko zostało ocenione na tych najwyższych szczeblach i tak jak procedura nakazuje, żeby pan Michał, który jest pasjonatem, a ta pasja doprowadziła do tego, że rzeczywiście znajdzie się w annałach na pewno muzealnych, ale też myślę chojnickich, także to jest taki malutki sukces, pewnie nie do końca satysfakcjonujący, ale no, takie jest życie. My jako samorządowcy, którzy też tylko i wyłącznie muszą się obracać w granicach litery prawa, wiemy co to znaczy, że czasami chciałoby się więcej, ale niestety są pewne ograniczenia i trzeba to przyjąć, ale myślę, że no, media są, więc ci wszyscy pasjonaci, którzy chodzą z wykrywaczami, będą już wiedzieć, że można osiągnąć sukces bardzo duży, ale też trzeba wiedzieć, że są pewne reguły prawne, które należy przestrzegać. Tak? My, laicy, nie mamy świadomości tego, że dane odkrycie może, wykopanie tego może powodować, że pewne elementy już nie da się ich odtworzyć tak, jak były w sposób naturalny. Dlatego no, bardzo dziękujemy za to odkrycie. Niemniej jednak czujemy też tą małą goryczkę, która pana dotyka, że no nie może pan się cieszyć podwójnie, raz z tego, że zapisze się w księgach, a dwa jakaś gratyfikacja finansowa, być może która pozwoli pan na to, żeby tą pasję poszerzać, rozszerzać. Ja z mojej strony mogę powiedzieć tak, no, my przygotowaliśmy taki drobniutki upomnień z panią dyrekcją, list gratulacyjny z Dzieje Powiatu, ale 20 grudnia będzie u nas wiceminister Seli i poruszę ten wątek, bo to rzeczywiście dla mnie to też jest trochę taka sytuacja dwuznaczna. Być może świadomość, może więcej trzeba edukować tych pasjonatów, że rzeczywiście bardzo dużo dobrego też robią, ale przy okazji też nieznajomość pewnych reguł powoduje, że traci się być może pewne cenne informacje, które mogłyby do nas dotrzeć, także poruszę ten wątek, jeżeli nie gratyfikacja finansowa, no to pan minister ma różne inne możliwości, żeby docenić, być może to będzie przyczynkiem do tego, żeby zastanowić się po tej konferencji warszawskiej, być może zastanowić się na tym, żeby troszeczkę nasze te reguły ułożyć, także z naszej strony panie Ryki, myślę, że... Przedstawiciel władz, no nie ma nikogo z gminy, bo może apel do władz, stowarzyszenie wystąpi z jakimś projektem, bo wystąpi z propozycją projektu, gdzie budżet powiatu i budżet gminy Chojnice, bo tam terenie gminy Chojnice, znalazły się jakieś chociaż skromne pieniądze, żeby to, co z punktu formalno-prawnego nie udało się ugryźć, że tak powiem, że to by się jakoś dało gdzieś tam na zasadzie, że dofinansowane będzie stowarzyszenie nasze, a stowarzyszenie tą gratyfikację w taki czy inny sposób lepiej pieniężny, bo to by chyba pana najbardziej satysfakcjonowało. Przykażę, bo jeśli prasa o tym napisze tak, jak napisze, to myślę, że takich panów Michałów, których mogłoby być 100,
Będzie tylko jeden pan Michał. Ten pan Michał. A reszta będzie myślała o tym, jak to wykopać i prywatnym kolekcjonerom, którzy za to zapłacą na pewno duże pieniądze, ci, którzy na tym się znają i kolekcjonują. I w ten sposób byśmy stracili potencjalnych odkrywców, tak jak żeby pan starosta. I może w tym duchu by się udało, jeśli nie wprost. Ale może to jest obiecujące, że pan starosta powie, że minister Sellin będzie chciał jakimś innym przychylnym okiem na to spojrzeć, a skoro jest tak dużo pozytywnych zmian, to może by tutaj zapisy, które uniemożliwiają tego typu działania, też poprawić, skoro się wiele rzeczy poprawia. No więc taka skromna sugestia.